Jest takie miejsce tuż za miastem. Wpadnij tam czasami na lunch. Sprawią, że zapomnisz o teściowej matce, drinkiem zwanym Fish House Punch. Witajcie w sztosowych koktajlach by Łysy. My znowu jesteśmy w barze Sztok Polska, a to 30 odcinek drugiego sezonu. Wierszyk, który na samym początku wam opowiedziałem, to nie jest mój wymysł. Nie, nie, nie. Co to, to nie. Ja moją matkę teściową kocham, ubóstwiam i oczywiście z tego miejsca pozdrawiam z całego łysego serduszka. Mamusiu, serniczek jak przyjadę. Dziękuję. To spisany dawno temu poemacik o najpopularniejszym ponczu w Stanach Zjednoczonych. Naturalnie Fish House Punch, który, jeżeli wierzyć źródłom, jest starszy od samych Stanów Zjednoczonych o 32 lata. Generalnie nie powinienem wam tego mówić, bo zepsuję sobie żart, ale często na szkoleniach mówię, że słowo fish w recepturze nawiązuje do tego, że bazowy alkohol maceruje się z rybimi skrzelami. Ale musielibyście zobaczyć ich miny po degustacji tego koktajlu. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Chodzi o to, że ten poncz, ta receptura najprawdopodobniej została wymyślona w klubie wędkarskim, stąd Fish House. No a poncz to wiadomo, bo poncz. Kochani, to nie jest wulgaryzm, to jest nazwa. Schuylkill Fishing Club został założony w 1732 roku i uwaga, nadal działają. Zmienili parę razy siedzibę, raz im coś się spaliło, zmienili też troszeczkę nazwę, ale cały czas są klubem dla dżentelmenów. Podobno już nie łowią, ale można do nich dołączyć. Wracając do receptury. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1744 roku. Jest to notatka spisana przez urzędnika z miasta Virginii, który akurat był przejazdem w Schuylkill. Naprawdę, to nie jest wulgaryzm. I opisywał, że poczęstowano go pysznym napitkiem, pysznym ponczem, w którym pływały plastry cytryny, czuć było rum oraz brzoskwinie, więc najprawdopodobniej jest to właśnie Fish House Punch. Oczywiście przez lata receptura ewoluowała i tak naprawdę najstarszą pełną recepturą jest ta opublikowana w 1862 roku w podręczniku barmańskim Jerry'ego Thomasa. Wołała ona o miksturę brandy, rumu i likieru brzoskwiniowego, cytrynę i odrobinę wody. Ja hołdując historii, akurat w tym przypadku, bo receptura jest bardzo zbalansowana, postaram się odtworzyć ten koktajl. Natomiast Jerry Thomas daje proporcje na 20 osób. Gdybym to zrobił, to byśmy z naszym operatorem pewnie nie wyszli przez kolejne 4 dni, więc postaram się po prostu zrobić porcję dla jednej osoby. Jak będzie grzeczny, to się z nim podzielę. Do dzieła. Fish House Punch to koktajl wstrząsany. Naturalnie potrzebujemy więc shaker. A do niego wlewamy po kolei. 30 ml brandy. Taką samą ilość aromatycznego, ciemnego, starzonego rumu. Dalej dolewamy 20 ml likieru brzoskwiniowego. Kontrujemy to 20 ml soku z cytryny. No i oczywiście dla balansu odrobina, bo 10 ml syropu cukrowego. Woda, cukier, 1 do 1. Teraz oczywiście shaker uzupełniamy lodem. I wstrząsamy. Pozostało nam przelać mieszankę do wysokiego szkła. Oczywiście z kostkami lodu. A jako zwieńczenie, nie zaskoczę was, oczywiście, że skórka cytrusowa, tym razem z cytrynki, którą sobie wyciśniemy na sam początek i oczywiście zawiniemy i wrzucimy do naszego
koktajlu. I proszę bardzo, oto jest legendarny Fish House Punch, nie mającego nic wspólnego z rybimi skrzelami, tylko z klubem wędkarskim. Ode mnie specjalnie dla Was. A jak smakuje? Kochani, to jest wyśmienita mieszanka. Aż dziw bierze, że minęło tyle lat, a ona cały czas niezmieniona. Jest pyszna. Być może dodałbym troszeczkę więcej soku z cytryny. Dla tych, którzy lubią trochę kwaśniejsze. Ale taka jest świetna. Całość idealnie jest zbalansowana. Moc alkoholowa jest zupełnie niewyczuwalna, za to czujemy właśnie te fajne, ciekawe, kawowe, orzechowe nuty, rumowe i oczywiście takie też orzechowe z brandy. Owoce z likieru. Jest po prostu przepyszny, naprawdę. Odtwórzcie ją sobie, jeżeli możecie, w domu albo na barze. Kochani, stokrotne dzięki za Waszą uwagę. Naturalnie, wszelkiego rodzaju komentarze i polubienia tego filmu są mile widziane. Natomiast ja oczywiście zachęcam do subskrybowania Łysej Głowy, oglądajcie więcej filmików, a jeżeli jesteście spragnieni wiedzy, to pamiętajcie, że moja książka Koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol, nadal jest do nabycia. Link zostawiam w opisie. Do następnego mieszania.